Wieczorami starałem się przychodzić z żoną nad morze i oglądać zachody słońca. Oczywiście nie zawsze była taka możliwość. Wieczorami na plażach już praktycznie nikogo nie było. Co jakiś czas trafialiśmy na kogoś z grupy albo na lokalnych ludzi łowiących ryby czy skorupiaki. Jedni panowie nawet pozwolili się sfotografować podczas łowienia. Jeżeli trafi Wam się gdzieś hotel w pobliżu morza, to jak najbardziej postarajcie się tu przyjść przed zachodem słońca. Kupcie sobie jakieś piwo czy wino i spędźcie miłą chwilę z drugą połówką, relaksując się w promieniach zachodzącego słońca. Rimini jest to jedno z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. Babcie są! Babcie tańczą! W czasie wakacji na plaży i w jej pobliżu organizowane są huczne dyskoteki. W dużej części dyskoteki są prowadzone przez DJ-ów lub zespoły grające na żywo. To właśnie taką imprezę widzieliście przed chwilą. Co ciekawe, to bawią się tu wszyscy, od nastolatek po starsze osoby. Tutaj szukamy pamiątek i próbujemy znaleźć salon gier. Thank you.
strzelaj. A nie, to musisz dwa, koniec. Jeszcze bryli. Więcej niż nas? Fajerwerki się skończyły i powróciła w końcu cisza. Jest około pierwszej w nocy. Największym atutem Rimini jest szeroka, piaszczysta plaża. Tutejsze plaże odwiedzane są przez gwiazdę włoskiej telewizji, za którymi podążają paparazzi. Mówię, nie ruszaj się, a ta dalej idzie. Dobra, chodź. W Rimini niewiele plaż jest bezpłatnych, ale można takie znaleźć po krótkim spacerze. Duża część hoteli i apartamentów oferuje do zakwaterowania dwa leżaki i parasol. Rimini słynie również z opalania topless. Co roku włoska firma Calcedonia właśnie tutaj w Rimini prezentuje całemu światu swoją nową kolekcję. Tak, szybko. Obojętnie. W końcu po wczorajszych zabawach jest cisza i spokój, ale to tylko tymczasowe, ponieważ za kilka godzin znowu ulice Rimini odżyją i zacznie się impreza. Podczas tego pobytu brakowało nam właśnie takich chwil. Jak widzieliście w odcinkach, zwiedziłem bardzo dużo miejsc jak na taki krótki pobyt. Także każdy moment odpoczynku nad morzem jest bezcenny. Rimini jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Rano możecie odpocząć na plaży w słońcu lub zwiedzając okolice. Natomiast wieczorem pójść na miasto, na dyskotekę bądź poszukać innych wrażeń, których tutaj nie brakuje. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!